Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku z cyklu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Meczyk Online. Dzisiaj, kolejna postać do ogrania. Tylko, kim będę grał? Sam jeszcze nie wiem. To jest oczywiście Naruto, może... Nie, Naruto grałem ostatnio, chociaż zobaczcie sobie. Jest też parę fajnych kostiumów zwykłego Naruto i weźmiemy sobie może Naruto w zbroi. Oraz weźmiemy supportów takich, jakby też posiadali zbroję. W końcu pierwszy Hokage i Madara, to sobie wiecie, wiekowi ninja, właśnie nosili takie fajne ciuszki. No a tutaj troszeczkę mi one przypominają właśnie te ciuchy, którym teraz w tym dodatku DLC, za które zakupiłem. Troszeczkę one mi je właśnie przypominają, te samurajskie takie ciuchy. Naruto tutaj ma tutaj miecz, może będzie pokazany zaraz. Pokaż się. Oh yeah. Naruto ma, widzicie, miecz, ale raczej go za bardzo nie używa. No, walczymy z młodym Garą i kimś, kto ma bardzo słaby internet, z tego co widzę, więc o Jezus, mogą być lagi. Ciekaw jestem, jak ta runda się potoczy. Bardzo fajny kostium swoją drogą, ale szkoda, że to właśnie nie dodali jakiejś animacji typu właśnie, że Naruto wyciąga ten miecz, nie wiem, coś z nim robi. To po prostu jest to zwykły Naruto, a gdy zamienia się po prostu w Kyubiego, bo też można jakby tutaj oczywiście uwalnić się w dowolnym momencie, bo to jest ta wersja Naruto, taka najnowsza w miarę. Chociaż nie wiem, czy najnowsza, ale nieważne. Może się uwalniać w dowolnym momencie, zamieniać w Kyubiego, to ta jakby zbroja znika troszeczkę, więc to takie jest robione troszeczkę, no, na odwal się. Mam cię, Gara! Młody Gara, jakoś nie lubię walk pomiędzy młodym a starym jakby. Dobra, czas zamienienie Kyubiego. Pokażę ci moc lisa o 9 ogonach. Tak, to jest ten Naruto w trybie Kyubiego, który nie jest jeszcze tak do końca wytrenowany. Można by powiedzieć, że to jest Naruto, kiedy po prostu zaczął używać tego lisa. Jest! Odama Rasengan! No, to rzadko wchodzi komukolwiek, bo nikt nigdy nie czeka na to, aż ten Naruto pododuje na tyle te Rasengany, żeby móc zrobić taki podwójny Rasengan, czy taki olbrzymi. O, Gara się uwalnia. Szkoda, że nie uwalnia teraz Shukaku mocy, czyli wiecie, tego jednoogoniastej wersji. Przecież spokojnie ta wersja Gary mogłaby to zrobić. Wszak miał wtedy tą bestię w sobie, mimo wszystko. Więc nie rozumiem, czemu tego nie zrobili po prostu, tylko jakieś nie wiadomo co. No ale już raczej nie będą upgrade'ować tych pomniejszych postaci, nie ma to najmniejszego sensu. Dobra, pododujmy czakrę. No i muszę troszeczkę uciekać, bo nie mam drewna kompletnie. No fuck, zostaw mnie. Czy możemy, uda mi się go złapać? Kurde, no oczywiście, że nie. No dość wyrównana walka, muszę wam powiedzieć, mimo iż myślałem, że będzie tak tyle prosto, bo fajnie zacząłem. O nie, kurde, Itachi pieprzony. Dobra, Gara nie ma drewna, ja nie mam drewna i kurde, ja dostaję teraz, nie. Dobra, jedziemy z Garą, szybko. Nie miałem drewna, żeby przedłużyć to combo, ale... Ach, myślałem, że pierwszy Hokage zakończy to wszystko. No kurde, jesteś na strzała normalnie. Zaraz cię dziabnę jakimś kunajem czy coś i się skończy zabawa. No zdychaj. Czy może drużynowe wyjdzie? No oczywiście, że nie. Bo po co? No jeden strzał po prostu. Myślisz, że wygra, no. W sumie teoretycznie ma szansę. Czy wejdzie? On się uwolnił? No kurde. Dobra, żegnaj. Nie, żegnaj. No gin wreszcie, Gara. No. Wbiłem mu tego shurikena w dupę i w końcu się skończyło. Tak, Naruto Uzumaki w zbroi oraz jego towarzysze, którzy też mają podobną, nie taką samą, ale podobną zbroję. Ja tymczasem dziękuję wam za uwagę, do następnego odcinka. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. No i na razie, cześć!